Ta streamerka ma tylko dwie osoby na live'ie. Jedną z nich jestem ja, a drugą moderatorka, która cały czas pisze na czacie. Więc zobaczymy się, jak taka mała streamerka zareaguje na naprawdę duże pieniądze wysłane przez 9-letniego Filipka. Nazwiemy się Filipek. To będzie jeden z tych filmów, gdzie wydam pewnie tyle pieniędzy, ile z tego zarobię. Więc wyjdę na zero. Więc zostawcie chociaż łapkę w górę, by chociaż taki bilans był dodatni. Dobra, nie ma co, po prostu wysyłamy pierwszego donata. Filipek. Mój e-mail, o kurcze. Dajmy sobie na przykład, nie wiem, jajeczko@gmail.com. Mam nadzieję, że nie ma z was takiego maila. Sorry za spam. Ukradłem kartę rodzicom, żeby napisać do ciebie. Dobra, i dajmy na przykład kwotę 30 zł, okej? Tak na razie, wiecie, rozgrzewamy się po kolei, potem będziemy dać coraz większe kwoty i zobaczymy, jak na to będzie reagować. Dobra, donate wysłany i zobaczymy, co się teraz stanie. O nie, dobra, dostała donata. 30 zł, ktoś napisał, Ksajo cię ogląda. No nie, proszę, Ksajo, nie przejdź na streama, którego ja teraz prankuję. O mój Boże, co tu się dzieje? Co się dzieje? A, że ona zauważyła w ogóle donata ode mnie? Czy nie zauważyła donata ode mnie? Halo, ma 3 osoby na... Ej, ale dużo osób było zaobserwować. Co jest? Ej, zaraz, przepraszam, to ja rajduję te... Co jest? Ej, to ty się wkręcił na tego streama randomowo obok mnie. Co ja mam powiedzieć? Jak to, co ja mam powiedzieć? Aż muszę robić, więc. O nie, ona w ogóle nie zauważyła mojego donata! Nie zauważa donata małego Filipka, który ukradł kartę rodzicom tylko po to, by do niej napisać. No ale jak odświeżam stronę, to ma 4 osoby na live'ie. Ja już mogę to puścić, mi cały czas dzwoneczki lecą. Co to jest? Jak dobra, jakaś muzyczka się odpaliła świąteczna. Mam nadzieję, że to tylko z donate'u, szczerze mówiąc. Ej, bo ona jest teraz bardziej przed tymi donate'ami. Słuchajcie, nie, bo ja to muszę chyba jakoś inaczej rozegrać. O nie. O nie, ale zły timing. Dobra, wysyłam kolejnego donate'a. Proszę nie ignoruj mnie. Nie ignoruj. Dobra. Zaraz zobaczycie zresztą. Wyślę kolejne 50 zł. Znaczy, wtedy wysłałem chyba 30, więc teraz wysyłam 50. No nie, 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 bo teraz nie przychodzą cały czas. Aj, chyba natrafię na streamerkę, która się właśnie wybija. Nie no, ma 4 osoby na live, więc jeszcze nie jest tak źle. Czemu streamerzy, tacy mali, jak się coś dzieje, to przestają grać? Wtedy ludzie wychodzą. Nagle się zrobiło 213. Aha, obserwujący, bo ona się jara tymi obserwującymi. Dziękuję, ona... i dziękuję na pewno za donate. O nie, ale niefortunnie. Dobra. Bo, no, wysłałem, czy ona w ogóle widziała mojego pierwszego donate'a, czy nie? Ja teraz nie wiem, ale muzyka się odpaliła i to o wiele za głośno niż powinna. To nie tak, że cię ignoruję, tylko że... No co? Właśnie akurat zanim wysłałeś, to podziękowałam za donate'a i dziękuję za kolejnego. Proszę, graj dalej w Minecraft. Ej, bo aż takiego szybkiego przerostu nie spodziewałam się. Lubię cię oglądać. Czekaj, bo będzie. Dobra, się ukrywam. I wyślemy kolejne 20 zł. O, naprawdę, Boże. Słuchajcie, mali streamerzy, nie róbcie tak, że coś się dzieje na streamie, czekaj, to przestajecie robić cokolwiek. To jest pierwsza droga do upadku. Dobra, ja wysyłam kolejne 20 zł, czyli już sobie mamy 100 zł wysłane. Ja nie wiem, co powiedzieć. Ale bez sensu. To jestem ja jak coś, to jestem ja, Filipek. Okej. Okay. Okej, okay, no odpal tego Minecrafta. Ja was zapewniam, widzowie, że jak ja tutaj byłem na tym streamie jakieś 15 minut wcześniej, ona cały czas grała, nagle wbiłem, dałem tutaj jakiś Ksajo wbił. Znaczy jakiś, no wiemy jaki Ksajo. Ksajo, ty draniu! Ja tu pieniądze wydaję na odcinek, a ty co? Niszczysz mi plany! Dobrze, że nie masz łapek w dół na Twitchu, Ksajo, bo bym ci łapkę w dół zostawił. No to co, to wracamy do single player. Tak, let's go! No. Gramy w Minecraft! Nie wiem, czy mi się włączy w końcu ta gra. Damy jej teraz 100 zł, a napiszemy: mama mnie zabije, jak zobaczy, że jej wziąłem kartę kredytową. Kredytową, o, napiszę. Dobra, dajmy jej teraz 100 zł, okej? Okay? Nie, tylko 10 zł. Zobaczymy, jak zareaguje na to, że te pieniądze przede wszystkim są z ukradzionej karty mamy. Ja chyba po tym streamie pójdę płakać ze szczęścia. Dobra, let's go. Wysyłam, właśnie donate poszedł. Dobra, czy ona w ogóle zobaczyła tego donate'a? Nie no, zobaczyła, ale uwaga. Mama mnie zabije, jak zobaczy, że wziąłem kartę kredytową. Ona... Czy ona nie, się z tego spokój, ucieszy? Nie, spokój. Co nie? Spokój. Ona może pomyśleć, że to jakiś trolok Ksajo. Oby nie. Ja się normalnie
aż ręka trzęsie. Nie, no ona się cieszy w sumie. Ej, nie, stop. Może sama też kiedyś kradła pieniądze rodzicom. Ileś ty już wyszło? Czekaj. No 200, stop. 200 złotych. 80, 200. Ty już 200 złotych wyrzuciłeś na mnie. Nie. 200? Dobra. Czyli mamy to, co chcieliśmy. Ona nie jest z tego zadowolona, więc dokręcamy dalej śrubę. Będziemy wysyłać donate dalej. Jak ja mam aż dalej dojdziemy? Prowadzić streama w takim stanie? Proszę. Jak jesteś dziewczyną, nie wiem. To możesz mi doradzić, jak poderwać koleżankę z klasy. Dobra, i wyślemy jej znowu 100 złotych. I mi dalej dzwoneczki lecą w uszach. Dobra, wysyłam kolejnego donate'a. Zaraz mi się skończą pieniądze na koncie, więc będę musiał sobie doładować, o ile to już się nie skończyło. Ja na swoim koncie trzymam naprawdę małe sumy. Jak zwykle z 1000 złotych. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. A, dobra, skończyły mi się pieniądze na koncie. To nieważne, jak trzymam mniej niż 1000 złotych. Dziękuję, znaczy, dziękuję, ale... Za co na teraz dziękuję? Aha, za te obserwacje. Chciałam więcej powiedzieć, jak tak się złoty widułam, halo. Dobra, mamy saldo na koncie! Może ktoś mi przyjdzie na pomoc? Anulowanie płatności internetowej, dobra, nie udało się. Jeszcze raz. O, Boże. Dobra, wysyłamy jej teraz stówkę z prośbą o rady sercowe. Czekaj. Telefon. Mam nadzieję tylko, że 1000 nie poszedł, okej. Jak jesteś dziewczyną, to możesz mi doradzić, jak poderwać i koleżankę z klasy. Mówiłam stop, żadnych więcej. Nie. Mówiłam stop, no nie, znaczy, jest zadowolona. Jak poderwać dziewczyny, koleżanki z klasy? No jak poderwać koleżanki z klasy? Jakieś taką jedną fajną wyrwałem w szkole, ale nie chodziła ze mną do klasy, była starsza. Do dzisiaj się ze mną męczy. Najlepiej jakby do nich zagadać. Zagadać? Znaczy, nie wiem, pomyślmy. Ja nie jestem dobrą romantyczką, na pewno. Aha, skromnie. Więc powiedziałabym, że nie wiem, jakieś, zależy w jakiej klasie. Dobra, ja wiem, jak sobie lecę dalej. Jest starsza 3 lata, ale bardzo mi się podoba. Dobra, i wysyłamy teraz 5 dych. Tam dalej. Albo, dopiszę jeszcze. Znaczy, nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Tak szczerze... Jest w szóstej... Jest w szóstej klasie. O, dobra, jak ktoś, to mamy 9 lat, bo chyba 9 lat się ma w szóstej klasie. Jest bardzo spontaniczną osobą, więc jeśli ktoś ci się konkretnym podoba, to możesz oczywiście ją zaprosić na jakieś spotkanie we dwoje. O, dobra, a zobaczymy, jak zareaguje na to, że ona jest w szóstej klasie. Chciałbym, czy ogarnić, że jesteśmy w takim razie w trzeciej klasie podstawówki. No dobra, przeczytała donate'a, to jest mój donate'ik. Jest 3 lata starsza i jest w szóstej klasie. Czy ona się śmieje? Okej, jest starsza i bardzo ci się podoba, jest w szóstej klasie. No to może byś napisał jakiś liścik miłosny. O, liścik miłosny. Czekaj. No i co dalej? Liścik miłosny. Sama idea to jest pół sukcesu, bo jeszcze trzeba tą ideę wprowadzić w życie. Może mi pomoże. Po prostu obserwował, jakbyś zareagowała na to. Ja mam jeszcze takiego asa w rękawie, widzowie, a na razie nie będę z tego się wystrzeliwał. Pytasz się swojej osoby o miłosne rady. Znaczy nie, mogę coś doradzić, coś tam, ale... Proszę, pomóż nie mi napisać ten list. W takim młodym wieku. W takim młodym wieku? No w sumie w takim młodym wieku to ja nie podrywałem dziewczyn chyba. Boże. Przynajmniej nie umiałem. Co się właśnie... Dobra, wystawiam jej kolejne 5 dych. Dobra, chyba jest git. Uwaga, poszło. Dobra, przechodzi właśnie mi w tym momencie płatność. Mam nadzieję w ogóle, że mi się to wszystko nagrywa. Dobra, nagrywa się. Dobra. Jest git. Dobra, czy ona mi pomoże przejść ten list? Czemu ona się śmieje? Ona się wyśmiewa ze mnie. Wyśmiewa się z Filipka. Nie, teraz jest powaga na twarzy, okej? Teraz jest. Ale przed chwilą się śmiała. Ja przeważnie moje rzeczy, tak jak na przykład do szkoły lub coś takiego, piszę przez... Przez co? ChatGPT, więc... Napisać list miłosny przez ChatGPT! Dobra. Ale... Proszę, pomóż mi, nie mogę pisać ci na czacie, bo nie mam konta. Bo konto można ci mieć od 13 lat. I to jest chyba prawda, nie? Albo nie, chyba od 16 można mieć na Twitchu. Nie wiem. Dobra, ale my przeżyjemy, że od 13, nie? Jakby podkreślimy po raz kolejny, że jesteśmy ewidentnie za młodzi na to, żeby w ogóle wysyłać takie kwoty pieniędzy. Mojego ostatniego, jak to można powiedzieć, do mojej ostatniej sytuacji miłosnej po prostu napisałam wprost.
most, bo byłam na tydzień nad morzem i stwierdziłam, że w niedzielę do niego napiszę. I napisałam do niego, hej, chciałbyś się może spotkać, bo strasznie cię lubię i chciałabym cię bardziej poznać i... Hej, to bardzo odważne. I co odpisał? Ja bym chciał się dowiedzieć. Chciałabym cię bardziej poznać i... Jak zareagował? I spędzić z sobą czas, bo chciałabym tylko z nim poznać i spędzić z sobą czas. I on mi na to odpisał, że jasne, może i kiedy będziesz z powrotem w naszej wiosce. O, więc w naszej wiosce? Możesz spróbować konkretnie do niego od razu napisać. Czy ona mówi i... o jakimś chłopaku z Minecrafta? Nie wiem, ale wysyłam kolejnego donate'a. Dobra, let's go. Filipek. Czy by chciała? Filipek wjeżdża. Proszę pomóż mi, nie mogę pisać na czacie, bo nie mam konta, bo można ci mieć i od 13 lat. Ale jest skwaszona mocno. Ona, aha, podaje w ogóle pomarańcze, może dlatego jest skwaszona. Ale ty wiesz, że są donate takie około dwuzłotowe, a nie taka nie teraz. Dwuzłotowe? Mogę większe robić ci donate'y, bo to z karty mamy, a ona nie wie, więc luzik. O nie! Damy teraz stówkę wracając. Od razu walnijmy, let's go! Wydałeś? Ile wydałem? Czekaj, w przeliczeniu ile to no. Ona nie umie liczyć, a to jakieś małe kwoty są. Chyba 300-400 zł? No. 200-300-400... 450 zł wydaje się. O kurde, już? Dobra, to lecimy dalej. Dobra, i teraz idealnie mu... Są też donaty, które są za złotówkę czy za 2 zł, więc nie musisz tyle wydawać. Dobra, patrzcie, teraz jeb. Mogę większe robić i donaty, bo co z karty mamy, a ona nie wie, więc luzik. To jest takie gówno. Ona jest załamana, od razu myśli, o nie, ale będę mieć przechlapane. To jest tak, że ona się w ogóle nie cieszy z tych donate'ów. Ona się robi zakłopotana. Ona nie wie, co ona ma zrobić. Swojej mamy mówisz? No. Wszystko blikiem. No. A ja wszystko rozumiem, ale... Ale? Ona jest załamana. Ona jest totalnie załamana. Ona nie wie, co zrobić. Nie wiem, ona naprawdę... Sprawdza. Ja jestem tym razem wylogowany na Twitchu, więc nie widzi, że na przykład ja się ze swojego konta u niej, bo ona by mnie pewnie rozpoznała. Ona by na taką sumę kiedyś mogła oglądać, więc zachowałem wszystkie środki ostrożności, żeby nie wydałeś, że to ja. No, jest zakłopotana. W ogóle się nie cieszy. Ale to jest złe. To jest naprawdę złe. Ale w sumie, ej, taki jest mój kanał. Ja tu jestem generalnie zawsze zły. Przepraszam, może widzowie. To nie jest tak, że ja taki jestem. Znaczy, serio, nie wiem, co możesz napisać, bo... Nie wiem. Jestem takim szokiem. Takim szokiem. Że serio, no to nie faktycznie. Wiem. To nawet nie potrafi złożyć konstrukcji, no, znaczy poprawnie zdania. Okej, no ja też nie potrafię. Ja nie chcę. No ja zawsze miałem z tym problem. Jak moje statystyki pójdą w górę po tym live'ie. Jedyny problem? Nie to, że Filipek wydał właśnie brat 500 złotych! O tym, że po 100 followersów podam mojego Insta, więc będę musiała to zrobić. Okej, ale nie pytałem o Insta, pytałem o list miłosny. Dobra, wysyłamy kolejne. A jak ta dziewczyna ma chłopaka, to co napisać w tym liście, żeby z nim zerwała? Mnie to niepokoi. Dobra, i wysyłamy kolejne 50 zł, więc już jesteśmy ponad 500 zł. To jest naprawdę dużo, widzowie. Nie wysyłajcie tyle swoim ulubionym streamerom. Nie warto. To nie mało. Znaczy jej może warto, bo dla niej 500 to może jest dużo, ale dla waszego ulubionego streamera to nie jest dużo. Ale dla was tak, więc nie opłaca się. Ja natomiast wysyłam, bo u mnie na kanale zawsze jest odwrotnie. Ja nawet jak mam streamy, to nie mam donate'ów włączonych. Dobra, a jak tam dziewczyna ma chłopaka, to co napisać w tym liście, żeby z nim zerwała? Rozwaliło ją to już totalnie. Tego się nie spodziewała. No jak tam dziewczyna ma chłopak. No to... Co ja robię ze swoim życiem? No to nie wiem, szukać innej miłości. Nie można! No. Nie można! Nie można! W tym momencie, bo ja bym ci powiedziała, że jeśli chcesz, to czekaj. A z drugiej strony, jeśli będziesz czekał, to stracisz po prostu czas, bo możliwe, że tylko rozerwą za 2 lata i tak. Więc według mnie, jeśli ktoś jest zajęty, szukaj innej możliwości, innej miłości. Dobra, bo nie jeśli musimy. To byłaby prawdziwa miłość, to by się kiedyś odwróciła, czyli po prostu ona by do ciebie zagadała, albo by wasze drogi to tak się nie działa. Skrzyżowały. To tak nie działa. Nie wierzcie, ludzie, w przypadki. Jak sami nie podejmiecie działań, to nic do was samo nie przyjdzie. Wiem coś o tym. I zresztą wystarczy nie być zaboboniarzem, żeby zrozumieć, że wszystko zależy tylko i wyłącznie od was. Ale fakt. Odbijanie dziewczyny jakiemuś innemu chłopakowi nie jest spoko. Ta dziewczyna sama z nim musi zerwać. Nie ładuje mi się internet. Ja nie wiem, co robić. Nie ładuje mi się internet? Jak się nie ładuje internet? Przecież cały czas streamujesz. Dobra.
idziemy dalej z kolejnym donate'em. Ale jej chłopak ma bogatego tatę. Przywołałam mojego moderatora. A mój ma komornika na głowie. Jesteś na stream, a on jest taki, nie ma mnie przy kompie na razie. Ale takie, idź. O, nie, musimy coś innego, musimy coś kreatywniejszego. No przecież nie będziemy, sobie to co teraz napisałem i wam powiedziałem, brzmi za bardzo jak mój przypadek. Przed chwilą cię nie było, ale przez jakieś 10 minut mi leciały followy, bo ktoś dostałam z 13 chyba 213. I potrzebuję pomocy, co jest też powód, dlaczego cię wszyłam, bo taki jeden Filipek wysyła donaty z karty swojej mamy i chce się dowiedzieć, jak podarować dziewczynę, która ma chłopaka. Piękny opis, totalnie. Ciekawe, napisała Amazing Blatman. Blatman? Co to jest Blatman? Jeśli byłem podrywania, to może mu pomożesz. Wiesz, nie unikaj. Ja nie wiem, co robić w takim momencie. Ty byś musiał przed chwilą mój szok widzieć. Muszę go sklipować, ilo. Dobra. Teraz wysyłamy kolejne 100 zł. Nie wiem, ile to już będzie pieniędzy. Zdecydowanie za dużo. Z tymi filmami to jest tak, że zdarzały się takie, które zarobiły więcej niż wydałem, ale zdarzyły się chyba takie dwa, że zarobiłem trochę mniej. Więc zostawcie widzowie łapkę w górę, przypominam, to będę takich filmów robił więcej. Dobra, uwaga, let's go, wysłałem kolejnego donate'a, tym razem za stówę, jedziemy z tym, jedziemy z tym, mordeczki, pyk, pyk, pyk. Ej, dobra, proszę nie przeklinać, ty godesku. Co to jest w ogóle za nie? Godesku kaku? Ja lubię tylko rudy, a nie wiem, czy wam czytałem tego donate'a, chyba czytałem, a jakie to widzieliście zresztą. Nie wiem, czy mam płakać, czy się śmiać, stary. No taka trochę sytuacja, wiesz co, płakać to będziesz dopiero jak ta mama napisze zwrot pieniędzy. Tak. Takie sytuacje się zdarzyły każdemu streamerowi. Nie wiem, ja serio nie wiem, czy ja mam się śmiać, czy płakać. No, ja też nie wiem. No to trzeba wyjaśnić. Co wiemy na temat? Powiedz mi, no to trzeba wyjaśnić sytuację. Zaraz, bo moderator na czacie chce mnie wyjaśniać. Wiesz nie co? Wiem, co mam przez to rozumieć. No to trzeba wyjaśnić sytuację. No trzeba. Ale jak oni chcą wyjaśnić sytuację? Jaką sytuację chcą wyjaśnić? Dlatego miło porozmawiać? Przedstawić mu temat? Jaki temat? O czym oni? Przedstawić mu temat. No to dawaj. Chcesz na voice chata? Ale kto na voice chata? Na razie nie. O co chodzi? No to możesz pisać wszystko. Dobra, oni chyba mi chcą. Ja proponowałam voice chat, żebyś sobie pogadał. Voice chat? Oni chcą mnie brać na Discorda? O nie, ja nie mam żadnego syntezatora mowy, ja nie pójdę z nimi na voice chata. Na razie nie. Okej, jak chcesz. Mam mało czasu, bo mama wraca z pracy za jakieś 10-30 minut. Dobra. I teraz nie wiem, tak. Co powiedzieć. Kwota 100 zł. I aktualnie nie wiem, co powiedzieć. Obczajam donaty. Dobra, let's go. Lecimy. Głupio aktualnie. No, ja też bym się czuł głupio, jakby mi jakiś dzieciak wysyłał całą pensję swojej mamy. Ale lecimy z tym dalej. Dobra, ona jest w szoku. Ciekawe, o czym myśli. Czy ta mama będzie do niej pisać o zwrot pieniędzy? Całkiem tak, możliwe. Według mnie. No. Powinnyś na razie odpuścić sobie. I po prostu poczekać, aż los ci sam... Nie, to nie jest dobry pomysł! Znaczy nie, żebym ja wam tutaj robił jakieś porady romantyczne, ale... Wydaje mi się, że dobrą sztukę kiedyś upolowałem, więc coś może nie, coś tam wiem. Albo po prostu miałem farta. Chyba bardziej to drugie. I to jest niesamowite, że... Poczekać. Że za prawie 1000 zł nie powiedziała prawie nic. Dobra, ile mam pieniędzy na koncie? O kurde. Mam 495 zł na koncie jeszcze. Na razie daj sobie czas. Daj sobie czas. Może jednak zerwię z nim za jakiś czas, albo i nie. A mogę go pobić po szkole? Może ale wtedy tak mówię, poczekaj, ta ruda poczekaj. Zauważy, czas że pokażę. Jestem lepszy. Dobra, i dajemy jej 50 zł kolejne. Ja po prostu sobie biegam i nie wiem, co robić. No, bo... faktycznie jakby wszystko zeszło do teraz porad miłosnych. Najlepsze jest, że siedzę tutaj tylko ja, ona i jej moderator. To jest prywatny stream. Damn! Czy mogę go pobić? To nie jest dobre rozwiązanie. Jak coś dzieciaki, to nigdy nie działa. Nie testowałem, bo ja nie byłem agresorem. Ja powiem tylko tyle. To jest twoja decyzja, ale jeśli on jest też starszy, to on nawet nie próbował. A, to on nawet nie próbował. Po prostu... Trochę 50 na 50. No. O, bo jak ci się uda, to... To może odebrać lepiej i pójść do ciebie. Lepiej i pójść Zaraz, do czemu ciebie? Ten typ
mówi, że faktycznie może... Typ na czacie pisze, że może mi się udać, jeżeli pobiję tego typa po szkole! Co to są za porady miłosne? Albo trzecia opcja, że to ty dostaniesz. No. I on wygra. Dobra, w ogóle najlepsze jest to, że ona gdzieś tam w międzyczasie przestała totalnie, ale tak totalnie jakby... Co ja mam zrobić? Mówić, że wiesz co, Filipek, co nie ja wysyłaj donate'ów. Ona powiedziała to raz, albo dwa. Mam wrażenie, że powiedziała to tak tylko, żeby było. O, jeszcze zaczęło balać kocham. Zakłopotana? Może jest, ale wydaje mi się, że ona się jak bije myślami. Może powinna mu powiedzieć bardziej, że hej, nie wysyłaj tego. W najlepszym wypadku mogłaby wyłączyć sobie dobrze donate'y, bo i tak, nie oszukujmy się, nie wyślę donate'a, jeżeli live'a nikt nie ogląda, poza tym Filipkiem. I przypominam, są donate'y za 2 zika. No, ona tak przypomina, że są za 2 zika, ale nie przypomniała, że Filipek, nieładnie jest kraść pieniądze z karty twoich rodziców. Spoko, już... Mówiłem, że to nie moje pieniądze, więc mogę wysyłać ci, dopóki mama nie wróci. Dobra, ja piszę chyba idealnie jak dzieciak po prostu. Nie wiem w sumie, moja ortografia nie jest na złym poziomie aż tak, chyba. Zaskacza drzewa jak mogę. Dobra, wysyłamy kolejnego donate'a. Kolejny raz, przypominając, że hej, jesteśmy za młodzi i bierzemy pieniądze z karty naszej mamy. O nie, to jest zło w czystej postaci. Ja nie wiem, jak ja już mam na nie reagować. No, ona się serio. Nie cieszy. To jest takie... No. To jest kasa, ale... No. Ja serio nie wiem, jak mam reagować. Takie, bym jakoś chciała zareagować na to, że ktoś mi już dał z 500-600 zika. Chyba więcej, chyba z 1000. Nie wiem, nie liczyłem tej pory, że mówiąc widzowie. Miałem chyba 200 zł na koncie. No, chyba też się boję, co jego mama zrobi. Teraz mam 345 zł na koncie, więc daje nam to chyba 900 zł. Nie wiem, widzowie, mogą się pomylić, ale nie liczę tego, okej? Okay? Czekaj, muszę napić z mojego świątecznego... Pani mojego może być wina grosika, jak to się kiedyś mówiło. A może jej doślę na przykład teraz 150 zł? Więcej nie mogę, bo ja... tylko tyle na koncie zostało. O a nie! Ej, to by było mocne. Dobra, to ale wyślę mi 150, ale dajmy jakąś taką nierówną. 153 złote, o. Naprawdę? Ja się streamuję for fun, a donate'y zostawiłam, nie wiem, dobra, po to, dobra, żeby dobra, po prostu dobra, był kompletny ten. Wysyłamy kolejnego donate'a. Co się dzieje? No jest załamane! Strasznie. Więcej nie mogę, bo tylko tyle na koncie zostało. O nie. Ja. Czekaj, ty taka serio? Dostałeś tyle kasy? Cała mama spłukana z konta. Choć mogłeś z tego zrobić 200 złotówki. I zaoszczędzić? Może jakbym miała... Czekaj, jakbym ja miała cel, to ja bym go miała już chyba bity 30 razy. To co, ona chciała robić cel za stówkę? Tak nie mam. Chociaż o, nie, nie mam, za stówkę, za 5 dych. Ale nie miała wiem. Cel Spotify Premium, to naprawdę bardzo gruby są. Cel, ale... Mi się wydaje. Jakby ona siedzi z tą kamienną miną, jak gdyby nigdy nic się nie stało. I cały czas tylko przypominała, że może płacić za mniej. Ale wydaje mi się, że chyba za mało razy przypomniała, że nie powinno się brać pieniędzy. Wiem, co zrobić w tym momencie? O, nie wiem, co zrobić w tym momencie, ale z czym? W Minecraftzie czy z faktem tego Filipka? Okej, okay, okej, okay, dobra. Zobaczymy, może zaraz na coś wpadnie. Widzicie? Trzęsą jej się łapy normalnie. Bo niej nie widać. Musisz się pojawić na następny dzień. Bo się nie spodziewałam, że... No jest zadowolona, no, ale... Filipek musi się na następny dzień pokazać, znaczy... Pokazać? Co musi zrobić? Powiedzmy, Filipek? Że... Nie no. Wiem, czy jutro zrobię streama, ale... Możliwe, że w sobotę będzie, chyba, że w niedzielę. Mhm. Weź w ogóle seba, ja i tak muszę teraz wstawić mojego Instagrama. Czy jak no, muszę naprawdę. Dać na publicznego? To trudna robota, naprawdę. I'm ready scared. Trudne wyzwania przed tobą. Ale daj na nas... Bądź na następnym streamie. Mhm. I weź daj. I jakąś informację, że żyjesz. Albo wejdź na Discordę i jakąś informację jutro, że żyjesz. A, że ja, mnie, że mama... Bo serio by mnie ciekawiło, co twoja mama zrobi, kiedy wszystko wysłałeś do mnie. Nie czuję się z tym dobrze? Mhm. Ale mogłaś temu spróbować bardziej ale zapobiec. Tak. Nie czuję się z tym dobrze, ale w sumie 1000 złotych i o to mnie chodzi. Znaczy, ja oglądałam te różne, przeróżne wojny donate'ów lub największe donate'y świata.
u polskich youtuberów, ale sorry not sorry. Właśnie widziałam. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć, nie? Tak, nigdy się nie spodziewam, że to ja kiedykolwiek przeżyję, że ktoś mi zacznie wysyłać donaty, nie? I nie małe donaty dwuzłotówkowe, tylko donaty, które mają po 150 zika i zaraz podnieść. Ja bym chciał tylko podkreślić, bo w sumie okej, no... żeby zapobiec tej sytuacji, nie zrobiła prawie nic, ale bierze pod uwagę, to jest tylko, użyję takiego zdania, nie chciałbym, żeby było poniżej, to jest tylko zwykła dziewczyna, która na streamowaniu się nie zna praktycznie w ogóle i można w sumie zrozumieć, że może nie przeszło jej to wszystko przez głowę, żeby spróbować to jakoś bardziej zatrzymać. Muszę jeszcze ogarnąć. Jest zmieszana, bo tak jak mówi... jeśli mam połączone... W ogóle nie podejrzewa takiej sytuacji, więc pamiętajcie, nie hejtujcie jej, bo nie wiem jak wy byście się zachowali, mając zerowe doświadczenie z social mediami, a ona ewidentnie takie ma, więc czuję to chociażby po samym fakcie, że zobaczcie na tego streama, nie? Więc nie hejtujmy jej, ale wyślijmy jej do Nate'a. Dobra, już się ujawnimy tutaj, niech będzie. Zobaczymy jak zareaguje, jak się dowiedzą tylko troll. Bo mu się skończyła kasa na koncie. Właśnie widzę, że kasy już nie. Dobra. Tylko prankowałem. Ale... Jutro filmik. No serio, ja rozumiem wszystko, ale... Ale jeszcze ja posłuchajmy, co powiem. Ja nie zasługuję na tyle. No, proszę, może i nie, kasę, ale nie przejmuj się. Trafiłaś na tego, którego stać na ten odcinek. Mi. Dobra, damy jeszcze 5 dych na koniec, bo... No, to, wiecie, chciałbym chociaż wyjść na zero z tego filmu. Dobra, wysyłamy. Zobaczymy jej reakcję. Jeżeli się dowie, to przecież to był tylko prank. Mam nadzieję, że się ucieszy. Bo naprawdę trochę na zestresowaną. No trochę ją zniszczyłem. Dzisiaj mam takie wrażenie. Jest strasznie zmieszana. Może by dobra, let's go. Ostatni donate. Dobra. Więc git. Mam nadzieję, że chociaż będzie się cieszyć, że sobie coś kupi fajnego albo ładnego, jak to mają w zwyczaju dziewczyny. Ma mikrofon, już więc... Już się boję. Filmik z moją osobą. Nie no, będzie ale... git. Chyba. No ale przynajmniej finalnie się cieszy, no bo... Nie wiem co powiedzieć. Bo wcześniej to ona jak rysowała te donaty, no to ona była przejęta tym. A teraz przynajmniej może odetchnąć trochę. Przynajmniej wie, że żadna mama Filipka nie czai się za rogiem. Ale Ksajo. Doknes, który mi wysłał 50 ziko. Doknes, który ci wysłał 50 ziko? Ale daj jutro znać. Nie no. A to ona chyba nie skumała, że to ode mnie były. Nie wiem. Ale Ksajo. Słuchaj Ksajo, ty draniu. Jeszcze raz tak zrobisz, i to jest a ci wszystkie fanta. Filmy na YouTubie zdislajkuję, okej? Okay? Jeszcze Monstera, ale to jest fanta na razie. Monstera? Nie pijcie energetyków, dzieci. Cóż, ja nawet nie wiem, czy ona teraz ogarnęła, że to byłem ja tym Filipkiem, nie wiem, w moje takim razie... są po tym streamie trochę zniszczone. Pamiętajcie widzowie, nie hejtujcie jej, to ona dopiero zaczyna. Na przyszłość będzie wiedzieć i zresztą nikt z was by pewnie tego lepiej nie ugrał. Albo byście i tak zachęcali do większej ilości, mali złodzieje. Dobra, subskrybujcie, lajkujcie, no hate jej streama, widzicie. Musicie do niej wpaść tam w sobotę czy w niedzielę. Dobra, mówiła, że streamuje. Jutro oglądamy filmik z moim udziałem. Albo jutro. Wpadajcie, napiszcie mi potem w komentarzu, co z nią, bo zapomnę i tak sprawdzić. Więc to tyle. Peace, yo!